A dlaczego mam wybierać między Agnieszką Rylika i Iwoną Guzowską? Każda z nich była inna. Każda z nich była znakomitą kickbokserką. Każda z nich później została bokserką. Każda w jakiś bardzo ciekawy sposób ułożyła sobie później życie. Obie były wyjątkowe. Obie były prekursorkami i tego wielkiego światowego kickboxingu. Miałem okazję obserwować je, kiedy odnosiły wielkie sukcesy. Obie też później pokazały, że można wygrywać na zawodowych ringach bokserskich. Kiedyś na zgrupowaniu na AWF-ie Andrzej Palacz mówi: mam dziewczynę. Ja mówię: co, w kickboxingu? No tak, jest dziewczyna. Ja mówię: no to dawaj, ja mu zrobię jakąś rozmowę. Wtedy, pamiętam, była taka rubryka, to Lucjan Olszewski, naczelny boksera, poprosił mnie, żebym redagował sylwetki ludzi kickboxingu. I ta Agnieszka, piękna dziewczyna, bardzo młoda, ona miała chyba wtedy 16 albo 17 lat, była w kapeluszu. No wyobrażacie sobie? W kapeluszu. Była niezwykle elegancko ubrana, była ładna, jej zrobiłem zdjęcia jakimś aparatem, na którym trudno było chyba nawet twarz odróżnić. Ja te zdjęcia mam, ostatnio je sobie wyjąłem, popatrzyłem, więc sentymentalnie być może jestem bardziej związany z Agnieszką Rylik. Pierwszą, z którą byłem na wielkich zawodach, była Agnieszka Rylik. Miała 18 lat, kiedy lecieliśmy do Kavali na Mistrzostwa Europy. W Grecji wygrała bardzo efektownie, nokautowała swoje rywalki. Te nokauty były naprawdę tak ekspresyjne, tak widowiskowe, a jednocześnie brutalne, że tak troszkę ja już nawykły do oglądania takich scen w wykonaniu pięściarskich królów nokautu. Byłem troszkę tym, może przerażony, to jest złe określenie, ale patrzyłem na te dziewczyny, które padały i było mi tak trochę przykro. Agnieszka biła bardzo mocno. Iwona Guzowska, troszkę inny styl, może bardziej efektowne kopnięcia, ale też ta sama determinacja w dążeniu do celu. Rok 1993, Mistrzostwa Świata w Atlantic City, hotel Taj Mahal, hotel Donalda Trumpa. I wielki sukces Iwony, tytuł mistrzyni świata w light kontakcie. To były dwie wielkie polskie zawodniczki, które pokazały polskim dziewczynom, że to jest droga, dobra droga, że można bić się brutalnie w ringu, a później można ładnie wyglądać na bankiecie. Ja w nich to najbardziej cenię.